Tak. Kupiłem sobie drukarkę. Właściwie jest to urządzenie wielofunkcyjne. Mamy tutaj Xero, skaner i drukowanie. Jest to HP seria 2600. Wcześniej miałem to samo, czyli 3 w jednym, skaner, drukarkę i Xero, tylko że to był model 1515. Cóż mogę powiedzieć o tej starej drukarce? Mogę powiedzieć, że bardzo długo ją miałem, bo około 5 lat, może nawet więcej, może nawet 6. I przez te 6 lat nic złego się z nią nie działo. Czasami musiałem coś tam poczyścić, skalibrować, ale tylko jako poważniejszych problemów z nią nie było. Ostatnio się zepsuła i w ogóle nie wciąga papieru. Jest ten problem, mimo że tam czyściłem coś itd. itp. To albo nie wciąga wcale, albo tylko do połowy i się zatrzymuje. Nic nie dało się z nią zrobić, a też oddawanie do serwisu taniego sprzętu no nie ma sensu żadnego. Teraz kupiłem sobie tą. Obie kosztowały prawie tyle samo. W sumie nie pamiętam dokładnie ceny tej, ale coś koło 160 zł. Za tą też dałem 160 zł. Jest to model kupiony w 2018 roku. Ten bodajże w 2014. Czy nawet 3.13. W sumie nie pamiętam dokładnie. Nie zdziwiłbym się nawet, jakby to był 2012. Ta drukarka ma Wi-Fi. Ta drukarka nie ma Wi-Fi. Ta drukarka ma bardziej przejrzysty tutaj panel, który jest łącznie z wyświetlaczem. Tutaj nie ma żadnego wyświetlacza. Jest to bardziej proste. Tutaj HP bardziej się już postarało i widać, że nowa seria to nowe udogodnienia. Drukarka ma bardzo ciekawy bajer, ponieważ można na telefon z Androidem pobrać aplikację HP, dzięki któremu można drukować z telefonu. Tutaj tego nie mogłem robić, ponieważ drukarka nie ma Wi-Fi. Mam tą drukarkę od paru dni i jak na razie wszystko działa. Jak miał porównać te dwie drukarki, to już co nieco tutaj porównałem. Jeżeli idzie o szybkość drukowania, to ta jest zdecydowanie szybsza. Ta drukarka dużo szybciej drukuje tekst, na przykład sam tekst jednej strony się drukuje szybciej niż na tej drukarce. Ogólnie jest ładniejsza, ładniej wygląda. Wagowo są podobne. Jest trochę większa. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta drukarka miała lepszy wlot papieru, ponieważ tu jeszcze była taka obudowa i można było swobodnie wkładać papier. Tu natomiast jest taka klapka, którą trzeba podnieść, żeby włożyć drukarkę, a tą klapkę nieraz się ciężko podnosi, ciężko ją złapać. Może ją kiedyś całkowicie zdejmę, zobaczę, no ale to jest akurat gorsza sprawa. Także dla kogoś, kto drukuje od czasu do czasu tylko, to polecam sprzęt HP, drukarki HP, ponieważ już miałem w życiu wiele drukarek z różnych firm. Miałem drukarkę również z firmy na nazwę L. I bardzo, bardzo słaba była tamta drukarka, psuła się co chwilę. Przez rok czasu była chyba 5 razy na gwarancji. I ogólnie, jeżeli chodzi o sprzęt HP, to jestem pozytywnie nastawiony, ponieważ też miałem laptopy z HP i każdy no, działał latami. Jednego laptopa miałem 10 lat prawie, bez awarii żadnych. Miałem laptopy z innych firm i siadały po dwóch latach. Także dla mnie HP to jest
No solidna firma, jest to po prostu solidna firma, która wie co robi. Ja akurat mam szczęście do tej firmy, także ja mogę spokojnie firmę HP polecić, czy to z laptopów, czy z drukarek. Jak dla mnie wszystko jest tutaj ok. Jeśli idzie o kadridże, to do tego typu drukarek wchodzą te modele. Może pokażę tutaj bliżej. Nie wiem, czy ostro jest, złapię. Tak, to są kadridże takie standardowe, można powiedzieć, chociaż tak naprawdę wszystkie są standardowe. Zależy, jak na to patrzeć. Te kadridże są na czarnym rynku. Znaczy na czarnym. Zamienniki na Allegro, jak ktoś dobrze poszuka, to przy odrobinie szczęścia kupi dwa takie za 40 zł. Może nawet taniej. W sklepach bardziej firmowych za dwa takie się płaci od 80 do 90 zł. Nie jest to jakaś, że tak powiem, powalająca pojemność kadridży, gdzie drukowanie starcza ma około 400 stron. Jedna jest kolor, druga czarna. Jak kupowałem teraz drukarkę, to był jeszcze jakiś inny model drukarki, też urządzenia wielofunkcyjnego. Kosztował 350 zł. Miał inne kadridże i tam było 5 różnych pojemników. I łącznie wymiana tych pojemników by tam kosztowała około 200-250 zł. Tutaj, tak jak mówię, można zdobyć za 40 zł. Aczkolwiek tamta drukarka mogła wydrukować na kompletnych pojemnikach 2000 stron. Mimo wszystko sumą summarum podjąłem decyzję o zakupie tej drukarki, ponieważ dużo nie drukuję. No i sprzęt też jest znośny. I to w zupełności wystarczy. No i cena drukarki też nie była zbyt wysoka. To wszystko, co bym chciał chyba powiedzieć na temat tych drukarek. Także powtarzam jeszcze raz, dla domowego użytku no nic lepszego tutaj nie znajdziemy. To jest bardzo dobry wybór.